Animacja Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej informująca o zmianach w podatkach, które wchodzą od 1 lipca. W rysunkowym filmie przedstawione są nowe progi podatkowe oraz progi rozliczeń dla różnych form opodatkowania. 1 lipca obniżamy PIT z 17 do 12% dla wszystkich podatników na skali. Niższa stawka będzie obowiązywać w rozliczeniu PIT za cały 2022 rok. Kalendarz. Na nim w miesiącach styczeń-czerwiec liczba 17%. Miesiące lipiec-grudzień wypełniają się liczbą 12%. Na koniec wszystkie miesiące zamieniają się w 12%. Przy kwocie wolnej od podatku 30 tysięcy złotych i progu podatkowym w wysokości 120 tysięcy złotych pełne korzyści podatnicy odczują w skali całego roku 2022. Niskie podatki to pakiet rozwiązań prorodzinnych, w tym preferencyjne rozliczenie dla samotnych rodziców, którzy skorzystają z 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, a dla przedsiębiorców możliwość odliczenia części składek zdrowotnych dla rozliczających się na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Plansza dla przedsiębiorców. Monety i napis składka zdrowotna do rocznego limitu. Trzy tabliczki z wariantami. Liniowy 8700 zł, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów albo pomniejszenie dochodu. Ryczałt 50% zapłaconych składek, pomniejszenie przychodu. Karta podatkowa 19% zapłaconych składek, pomniejszenie podatku. Oraz ponownego wyboru rozliczenia na skali dla tych, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Wybór rozliczenia na skali. Dwie tabliczki z wariantami. Liniowy za cały 2022 rok w rozliczeniu rocznym. Ryczałt za drugą połowę 2022 roku do 22 sierpnia 2022 roku albo za cały 2022 rok w rozliczeniu rocznym. Niskie podatki, korzyść na lata. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Logo Niskie Podatki oraz loga Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Adres podatki.gov.pl/niskie-podatki. Ikona chmurek pytań i odpowiedzi oraz ikona infolinii KIS.